Wysiedliśmy z przystanku autobusowego. Teraz mamy kilometr do hotelu. Idziemy się rozpakować, coś zjeść i zwiedzić okolice. Słuchajcie, idziemy do hotelu. Zobaczcie, cały czas kaktusy po lewej. Ogromniaste. Budynki trochę zaniedbane. Ogólnie jakieś budowy. Ale jest Lidl. Można robić zakupy. Słuchajcie, przyszliśmy do hotelu. Hotel Motel Hostel Coral Bay. Byliśmy umówieni między 13 a 14, 14:02. Nikogo nie ma. Dzwonimy, nic nie działa. Piszemy, czekamy na odpowiedź. Oj, oj. Włosi to chyba leniwy naród. Taka okolica. Dostaliśmy wiadomość na WhatsAppa, że mamy sobie tutaj kod wpisać i tu będzie kluczek. Numer 9. Tyden. Mamy kluczek. No tak, chcemy, to przyjdzie. Otwieramy. Kafe maszyna. Inne bajery. Pokój numer 2. Spoko. Nie wyglądało na takie fajne. Szklaneczki są. Szafa AC. Toaletka. Taki widoczek mamy. Niestety na budynki. Były do wyboru dwa pokoje. Albo blisko morza, ale kiepsko w środku. Albo fajnie w środku. Ale do morza około kilometra. Wybraliśmy do morza około kilometra. Słuchajcie, przyszliśmy do Lidla, bo chcemy spróbować limoncino. Limoncino nawet jest w promocji za 4,19. Likers limonek Sorrento. Za miesiąc do Sorrento jedziemy. To zobaczymy, jak to smakuje. Rumy po 6 euro. Aperol 11. Takie ceny w miarę fajne. Winiacze od jedynki do trójki, czwórki. Ceny są w porządku. Można żyć. Tak. Kupiliśmy to, to i tamto. Zobaczymy, jak smakuje cytrynówka. Słuchajcie, nalałem sobie trochę. Może trochę więcej, jak trochę. I powiem wam, koło cytryny to nie stało, nie? Zajeżdża jakimś plastikiem, także mimo że ma 30%, normalnie bym to polecił, ale nie polecam. Myślałem, że
jeśli to będzie z cytryn z Sorrento. A Sorrento słynie z tego. Myślałem, że to będzie zajebiste, ale no niestety. Wychodzimy. Idziemy na miasto. Idziemy zobaczyć morze, centrum i w ogóle co nas słychać. To nasza ulica. No ogólnie to tak sobie na razie wygląda okolica. A my idziemy w stronę morza. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Czasami są jakieś nowe mieszkania. Ale w środku ładnie. Przynajmniej u nas w pokoju. No, po około 15 minutach widać morze. O czystość tu nie dbają za bardzo. Liczy się, żeby odpocząć, wypić piwko. Także tak wygląda życie na Sardynii. Zobaczcie, ciekawe autko. A jeszcze bardziej ciekawe tablice. Nie wiem, ja bym takich nie założył. Doszliśmy do portu. Na tą plażę. Alghero. Port Alghero. Do praczek. Idziemy do centrum. Poglądamy, zwiedzimy. Ten Golf Trójka. Wow. Doszliśmy do końca portu, albo początku. Stare budowle. Bardzo dużo łodzi, ogromny port. Wchodzimy do centrum, duża brama, wszystko jest otoczone ogromnym murem. No i tego, no idziemy. Klimatyczne uliczki, do góry lampiony.